Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Terrarię Hardcore Expert. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie robili konkretne i mało konkretne rzeczy. Ten odcinek z pewnością będzie 10-minutowy. Otóż zrobię sobie taką rzecz, żeby nadać trochę mojej serii klimatu. Wezmę sobie złotego motyla, którego znalazłem, który ma 50% bite power. Wezmę sobie butelkę i teraz zrobię sobie Gold butterfly jar. No i widzicie, że będę miał takiego motylka złotego, specjalnego, fajnego w słoiku. Gdzieś sobie go postawimy, jakoś go sobie nazwiemy. Pytanie gdzie? Możemy go postawić tutaj, możemy dla niego zrobić jeszcze jakąś skrytkę specjalną. Może tutaj go damy. Bo tu jest, tu postawiłem skrzynkę tak dla ozdoby i mogę to właściwie przenieść gdzieś. Więc może to będzie pokój mojej, właśnie jak ją nazwać. Dobra, jeszcze pomyślę o imieniu. I tak, weźmiemy sobie jakiś workbench czy coś. Mam gdzieś workbench, odstawiłem. Dobre pytanie. Nie widzę nigdzie. Może jestem ślepy. No dobra, wezmę drewno, zrobię workbench. Wezmę dwie kratki, no to mogę od razu postawić ten słoik. Będzie to przynajmniej ładnie wyglądało. Dobra, postawię może tutaj. Dobra, jest. Damy jej jakieś światełko. W ten sposób. Jak ją nazwać? To jest też dobre pytanie, tylko musiałbym mieć z pewnością drewno, żeby móc ją nazwać. Bo wiecie, zrobimy jej specjalną tabliczkę z jej imieniem czy coś. Na pewno fajnie będzie to wyglądało. Dobra. No to lecimy tam z powrotem. Tabliczkę. Jest i tabliczka. No i nazwiemy ją sobie, pytanie jak. Znaczy w sumie to nie musi być ona, ale dla mnie to będzie ona. Ona motylek. I nazwę ją sobie... Nazwę ją sobie... Może jakimś meblem. Co by tutaj... Kurczę, uciekło mi wszystko. Mogę nazwać szafa. Nie, szafa będzie takie dziwne. Dobra, już mam. Będzie pufa. Pufa. No nieźle. Nie wygląda to... I nie brzmi to wcale tak źle. Tylko chciałem zrobić jakieś specjalne znaczniki, ale chyba mi się nie uda. Pufa. O. Mam nawet takie nawiasy. Dobra, i tu, że to niby jest pufa. Dobra, czyli mamy motyla, którego sobie nazwaliśmy pufa. I będzie nam tutaj towarzyszył przez serię. Będzie nam się przyglądał z tego pokoiku. No, pomysł jest. No, spoko. To było na tyle, jeśli chodzi o pufę. Przez dalszą część odcinka użyjemy Gravitation Potion i posprzedaję sobie jeszcze rzeczy. To na przykład. I jeszcze wypadałoby sobie poczekać na goblina, żeby, wiecie, zrobić ten sprzęt do... Ten mebel taki... No ten taki... No to... Tinkers Workshop, o. Przy którym się łączy akcesoria. No ale z pewnością jak wybierzemy się na wyspę i wrócimy, no to... To już wszystko się tutaj wprowadzi, to... No, ten goblin, czym on sobie zasłużył, że ja go nazywam tym? Co on robi? No... Dobra, uspokoił się. Ogólnie jeszcze wyprowadziłem sobie statuetki na spacer. Na razie niech sobie tutaj są, bo mi nie przeszkadzają. Jeszcze mogę sobie zrobić Obsidian Skull, bo mi od czasu do czasu pojawia się tam wybieranych i z pewnością dużo osób będzie mi to powtarzało, więc żeby nie wzbudzać tutaj kontrowersji, od razu sobie robię. Tylko na razie jeszcze nie potrzebuję. Dobra, no to tepam się na spawn. Teraz nie mamy niestety Featherfall, ale mamy parasol. No i możemy... Nie mamy Featherfall, ale mamy parasol. No, dobra. Wybierzemy się tam na prawo. Łykniemy sobie i będziemy jak ciocia Klocia z parasolem przez świat, nad miastem i w ogóle. Ciociu, ciociu, nie bądź taka. Wracaj szybko do tiktaka. Dobra. No to łykamy i raz na jakiś czas może będę to... Bo ta prędkość zawrotna jest naprawdę. Mogę, jakbym z taką siłą uderzył o Floating Island, to byłoby źle. Dobra. Odwracam grawitację. O, i coś jest. Zobaczymy, cóż to takiego. Tylko jeszcze mam tutaj małe problemy. Muszę tutaj spacyfikować. No w sumie pióra też się przydadzą, bo tylko ich jest dużo. Można w sumie to wielkie pióro chyba jeszcze wylecieć. Ale ona mi dużo zadała. Jakie machine guny jedne. Dobra, wolę z odległości obijać. No niestety to nie jest Floating Island, tylko wielka chmura. Więc tutaj nie ma jakichś poważnych dropów. Przykro mi. No zobaczymy, może jeszcze tam będzie na prawo. Tylko muszę niezwykle uważać. O, jest. I jest Floating Island, bo mogła być kolejna chmura. No. Krzesła i stoły od razu wezmę, bo lubię brać. Dlatego, że nie muszę tworzyć później, a inaczej to wygląda przynajmniej. I mamy balonik. No balonik niestety to jeden z najgorszych dropów, jaki mógł być, bo już balonik mamy. No cóż, zdarza się. Tu jest jeszcze Strange Plant. Czy Strange Plant? Idźcie sobie. Dobra. No i lecimy dalej chyba, nie? Może jednak coś jeszcze będzie. Ta harpia. Będzie mnie chyba wkurzać cały czas teraz. Ajajajajaj. Będzie mnie próbowała ostrzeliwać. No. Wiedziałem. Dobra. Chcę jakoś to ogarnąć z parasolką, tak żeby później nie zginąć głupio. Bo tu już naprawdę nabieram prędkości. Jak ja patrzę na minimapkę, jak w takim tempie dostaję się właśnie na sam dół, to się boję. Dobra. Zginęła i możemy z czystym sumieniem dalej zwiedzać. Jeszcze mamy 20 sekund potki, ale tu raczej już nic nie będzie, bo to jest w sumie nad oceanem. Jeszcze nigdy nie miałem wyspy nad oceanem, więc to jest chyba niemożliwe. Tak obstawiam, nie przeglądając wiki ani nic. Dobra, no i to mniej więcej by było tyle, bo tutaj raczej już nic nie będzie. No więc wracam się. I to by było tyle, jeśli chodzi o to, co chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku. No niestety tylko balon. Zobaczymy, czy goblin się za to wprowadził. Nie. On się pewnie później prowadzi. Cóż, możemy do niego jeszcze zalecieć i zrobić to, co chcieliśmy. Bo jeśli byśmy tam poszli, to też byśmy nic na tym nie stracili. Dobra, podstawiam tutaj. Kolejną skrzynkę sobie zrobiłem. Wkrótce muszę magazyn. Bo naprawdę nie szczimą. Wiecie co? Jeszcze barwniki możemy wymienić. A nie, nie mamy tego gościa. Nie wprowadził się jeszcze. A to szkoda. Odstawię to, bomby i... Dobra. Dobra. Wszystko jest. No i lecimy do piekła. No i wydaje mi się, że później przeteleportujemy się do domu i już tak mniej więcej następny odcinek 20 i dłuższy będzie o kopaniu Hellstone'a. Tylko coś mi tutaj klatki spadają, jak tak spadam sobie. No, klatki mi spadają, jak ja sobie spadam. No ma to jakiś sens. Ja tu zjeżdżam po linie, bo jak będę sobie... O, jest. Jak spróbuję spaść i na coś trafię, no to będzie źle. Dobra, no to to kupię. No i reszty nie potrzebuję. Okej, ice bloki. To sobie postawię gdzieś w domku. I połączymy akcesoria. Gdzie postawić? Może gdzieś tutaj? Tutaj jest dużo miejsca. Dobra, no to tak. To możemy połączyć z tym. Mamy Spectre Bootsy. Quick. I później będziemy musieli jeszcze się wybrać do dżungli, żeby zdobyć... Potrzebujemy i Aglet, i ten też, co przyspiesza, ten taki pierścień. Dobra, to się kiedyś zdobędzie. Znaczy Aglet to tak wątpię. W sumie Aglet chyba można wyłowić z krejtów. Coś takiego było chyba. No i jeszcze możemy... Możemy coś z tym robić? Czy potrzebuję tego drugiego balona? Jak to było? O, dobra. Czyli z tym nie mogę, musiałem mieć chyba tsunami i na battle. Z tym raczej nic nie skombinuję. No i to by było tyle. To by było tyle, słuchajcie. Wszystko raczej mam, co chciałem przy sobie. Odłożę sobie. No i tak, w następnym odcinku idziemy do piekła kopać Hellstone'u. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i cześć.